komunikacji, bo tak się utarło, że ten Wydział Komunikacji u nas szedł tutaj na dół i po prostu nareszcie go mamy tutaj bardzo dostępnego dla mieszkańców. Ale tak naprawdę to jest otwarcie punktu obsługi klienta. Tak naprawdę, dlaczego ja podkreślam to bardzo, bardzo mocno? Dlatego, że ideą tego remontu, tego dostosowania dla mieszkańców było podniesienie jakości obsługi mieszkańców. Było dostępność każdego wydziału tak naprawdę. Jeżeli zaczniemy od tego punktu pierwszego biura podawczego, to już nasi interesanci, mieszkańcy Sokółki, nie będą, mieszkańcy powiatu sokółskiego, nie będą musieli chodzić gdzieś tam do nas, do tego naszego pokoju i tam składać podań, tylko tutaj na dole będzie biuro podawcze. Od razu można złożyć właśnie tutaj wszystkie dokumenty. Stanowisko numer dwa jest stanowisko do spraw właśnie budownictwa i architektury, a więc też wszystkie sprawy i pełna informacja co do kwestii budowlanych. Stanowisko spraw geodezji też tak samo, Szanowni Państwo, a więc jak najbardziej na dole. W dalszej części jest kasa, stanowisko do spraw ochrony środowiska. Każdy wydział, który obsługuje interesantów, tutaj ma swojego reprezentanta i ludzie będą mogli bez problemu załatwić te podstawowe sprawy na dole. Nie szukając w pokojach właściwych ludzi do obsługi. Tak samo oczywiście największy jest tutaj na dole, najbardziej reprezentowany Wydział Komunikacji, system kolejkowy. Jak Państwo wiecie, dotychczas no niestety nie ma co ukrywać, no jednak bolączką było to, że te kolejki były bardzo duże. W tej chwili po tych pierwszych dniach funkcjonowania już widzimy, że naprawdę ten system kolejkowy się sprawdza. To się też połączyło z tym, że przenieśliśmy część tego wydziału do Dąbrowy Białostockiej i tak patrzę na pana burmistrza Dąbrowy Białostockiej, że po prostu to nasz też wspólny pomysł, wspólna inwestycja tam w Dąbrowie Białostockiej jest też punkt obsługi klienta dotyczący Wydziału Komunikacji. To też jest ta zmiana, którą zapowiadaliśmy. Ja nie chcę jakby powtarzać tego, ale startując do wyborów, mówiłem wielokrotnie, to wielu z nas startując do powiatu zapowiadało tą zmianę, tak, że musimy dostosować nasze starostwo do obsługi interesanta. Tak? To mieszkańcy jest najważniejszy. I nie robiliśmy tego remontu dla samego remontu, dla wygody pracowników czy dla innych celów. Cel nadrzędny to była jakość obsługi klienta, jakość obsługi interesanta. To nam przyświecało.